Siemanko, witam serdecznie, z tej strony mówi Basza i niedługo odbędą się losowania tutaj, losowania po prostu grup zespołów w grupach na Mundial Euro, na Mundial po prostu w Rosji w 2018 roku. Dzisiaj zrobię taki filmik, w którym tak naprawdę pokuszę się o pewne typy dotyczące właśnie tego Mundialu, natomiast przedstawię Wam tutaj typy, o których mówił tutaj Mateusz Borek. Jakie są według niego typy, jaka jest grupa śmierci, jaka jest grupa marzeń, i zaraz Wam przedstawię właśnie te dwie grupy. Na samym początku mam do Ciebie prośbę, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Na pewno będzie po prostu to ciekawy filmik. Napiszcie też w komentarzach, jakie są Wasze typy na Mundial, jakie są Wasze typy właśnie w grupach. Dobra, zaczynajmy. Jedziemy pierwszą grupą. Pierwszą grupą, którą właśnie wytypował Mateusz Borek, jest to grupa śmierci, a więc jest to Polska, Urugwaj, Dania i Nigeria. To by właśnie miała być po prostu grupa śmierci. Mielibyśmy tutaj grać z Urugwajem, Danią oraz Nigerią. Ja przypomnę po prostu, że Nigeria to jest po prostu bardzo dobry zespół, który bardzo wysoko tutaj idzie po prostu, praktycznie wiecie, przebojem wchodzi po prostu na salony piłkarskie. Natomiast z Danią po prostu ostatnio Polska przegrała, grając mecz. Mało tego, jakby tutaj selekcjoner Danii powiedział, że Polska jest tak prosta jak drut do rozszyfrowania, że ciągle gramy tymi samymi po prostu piłkarzami i że nie jest to po prostu trudnością dla rozszyfrowania, tak, dla przeciwników, żeby rozszyfrować nasz system gry. No bo wiadomo, że mamy ten stały szkielet, tak jakby tych zawodników, mamy ten stały szkielet tych samych zawodników, którymi zawsze praktycznie gramy. Kilku tam zawodników się zmienia, czasami po prostu tutaj Adam Nawałka dowołuje piłkarzy z ligi, ale mniej więcej zawsze po prostu gramy tym samym składem zawodników, tym samym składem po prostu piłkarzy. Dobra, zaraz Wam powiem jeszcze, co tutaj więcej można powiedzieć. No oczywiście tutaj Nigeria to jest bardzo niebezpieczny zespół, Urugwaj także. W Urugwaju po prostu jest wiele tak naprawdę gwiazd, piłkarzy, którzy grają w Europie. Można tutaj praktycznie się obawiać takiego zespołu. Natomiast jeśli chodzi o grupę marzeń, to jest to Polska, jest to Peru, Iran i Panama. Tak to właśnie powiedział Mateusz Borek, że to była według niego grupa marzeń. Polska, Peru, Iran i Panama. Panama tak naprawdę debiutuje tutaj na Mistrzostwach Świata, więc ciekawe po prostu, jak ta Panama sobie poradzi. No tamte pozostałe, tutaj była fajna sprawa po prostu rzeczywiście w tej grupie marzeń, bo byśmy uniknęli tych potęg, tak, tych istotnych tam potęg w piłce nożnej, więc bo mogłoby to być naprawdę ciekawe mogłyby być mecze. No kurczę, gdybyśmy taką po prostu grupę wylosowali, to na pewno byśmy wyszli z tej grupy, no nie ma chyba tutaj możliwości, tak, żebyśmy przegrali po prostu z takimi państwami. Tak jak mówię, Panama tutaj praktycznie debiutuje w tych Mistrzostwach Świata. No Iran to wiadomo, to też nie jest potęga jakaś wielka, jeśli chodzi o piłkę nożną. Na pewno są po prostu tam dobrzy piłkarze, ale bez przesady. Jednak biorąc tutaj klasyfikację FIFA, tak, to zdecydowanie tutaj reprezentacja Polski jest wyżej w tej klasyfikacji. No i potem mamy także Peru. Peru to też po prostu nie ma jakby tutaj wielkich gwiazd w piłce nożnej, takich znaczących się, tak jakby chodzi o piłkarzy, którzy występują w Europie. Urugwaj już jest gorzej po prostu, tak? Gorzej z tym po prostu państwem, z piłkarzami z tego państwa, czy tutaj Argentyna. Natomiast no, w paru takich są oczywiście piłkarze na wysokim poziomie, ale bez przesady po prostu nie są to aż tacy piłkarze tej klasy światowej, co piłkarze z Polski, tak? Przecież jesteśmy bardzo wysoko, praktycznie w pierwszej dziesiątce rankingu UEFA, czy w rankingu po prostu FIFA, więc po prostu tutaj mamy zdecydowanie większe szanse na to, żeby wygrać, tak? No niby statystyki nie grają, pieniądze nie grają, pozycja też nie gra, no ale wiecie, no jednak po prostu gdy piłkarze jadą, jeszcze tacy jak nasi po prostu piłkarze, którzy większość jest koło 30, ten trzon zespołu, to zdecydowanie mają większy apetyt, tak, chęć na to, żeby coś zdobyć, niż po prostu na to, żeby tam jechać i być tylko, wiecie, ozdobą tego turnieju. Także takie są po prostu jakby tutaj typy Mateusza Borka. Ja Wam powiem jeszcze, tutaj zacytuję, co mówi Mateusz Borek. Choć Mistrzostwa Świata są teraz dość rozbudowane, te drużyny przecież za darmo nie awansowały. Gdyby jednak los rzeczywiście sprawił nam taki zestaw, bylibyśmy murowanym kandydatem nie tylko do awansu, ale do zwycięstwa w całej grupie, uważa Borek, nie?
No także to jest po prostu na pewno. Gdyby na przykład rzeczywiście była ta grupa marzeń, tak, była to Polska, Peru, Iran i Panama, to rzeczywiście po prostu moglibyśmy z tej grupy wyjść według mnie też na pierwszym miejscu. Natomiast najgorzej po prostu, gdyby to była grupa śmierci, czyli Polska, Urugwaj, Dania, Nigeria. Oczywiście też trzeba po prostu wziąć jakby poprawkę na to, że to wszystko może się zmienić, tak? To, że piłkarze po prostu świetnie się prezentują teraz czy przed mistrzostwami świata, to nie wiadomo jaką formę będą mieć na mistrzostwa. Nie zapominajmy, że do mundialu jeszcze zostało ponad pół roku, tak? Dopiero będzie w czerwcu, więc do tego czasu to niektórzy piłkarze mogą być kontuzjowani, stracą formę, stracą po prostu, wiecie, są swoją pewność siebie, więc wszystko się może zmienić. Natomiast są to na pewno dwie grupy bardzo ciekawe, więc grupa śmierci i grupa po prostu marzeń. Ja tylko wspomnę o tym, że w Urugwaju grają tacy piłkarze jak Luis Suarez, gra także po prostu Edison Cavani. Także po prostu jest to naprawdę bardzo po prostu mocny zespół, tak? Jest to bardzo mocny zespół. Cavani przecież non-stoper strzela bramki, Suarez też non-stoper po prostu strzela bramki. Naprawdę trudno by było tutaj zaskoczyć po prostu tych piłkarzy. I tak to właśnie wygląda, tak? Dania też po prostu według mnie może się przebojem wejść po prostu tutaj na salony praktycznie na mundialu. Bardzo dobry selekcjoner według mnie, bardzo dobra po prostu drużyna poukładana, dużo zawodników z Danii gra widzę w ligach europejskich, także rzeczywiście ten poziom piłkarski może być bardzo wysoki. No zobaczymy, oczywiście losowanie odbędzie się 1 grudnia o 16 godzinie, zobaczymy rzeczywiście po prostu kto na jaką grupę trafi, kto kogo praktycznie wylosuje. Ciekawe na pewno będzie to losowanie. Ja tylko powiem, że dużo jest tak naprawdę tutaj znaków zapytania. Jeśli chodzi o losowania, dużo jest znaków zapytania, bo wiadomo po prostu, że losowanie może przynieść jedno, a potem w praktyce po prostu gra może przynieść drugie, tak? Możemy dostać takie tęgie baty, że to jest szok. Natomiast duże tutaj jest zaskoczenie tak naprawdę na mundialu, to podkreśla jakby wielu komentatorów, wielu dziennikarzy, że nie pojadą takie potęgi, wiecie, jak Holandia, jak Walia po prostu z Garethem Bale'em, takie po prostu zespoły nie pojadą. Chociaż Gareth Bale w tym czasie, kiedy będzie to losowanie, właśnie jest kontuzjowany, tam ma problemy zdrowotne, coś tam występuje w tym Realu, ale to są po prostu, wiecie, nie ma zbytnio mocnej pozycji w klubie. To też pokazuje, tak, że nawet najlepsi piłkarze, jak będą po prostu do czasu mundialu, to wszystko może się zmienić. Piłka nożna bardzo szybko się zmienia, więc do tego czasu może się wszystko zmienić. Natomiast na pewno po prostu Włosi odpadli, czy Holandia, no chyba sobie nikt nie wyobraża mundialu po prostu bez tych dwóch zespołów, a jednak tych dwóch zespołów nie będzie po prostu na mundialu. No nie wiem, jak to będzie się w ogóle oglądało w tej telewizji, tak? Mundial bez Holandii, bez Włoch, no to po prostu wiecie, no to jest zupełnie coś dziwnego, tak? Oranie przecież reprezentacja i Włosi, którzy zawsze tam walczyli do ostatniej minuty, no ciekawe. Napiszcie w komentarzach, jaka jest wasza grupa śmierci i jaka jest wasza właśnie grupa marzeń. Oczywiście, no to jest, ja mówię tak, nigdy nie ma, według mnie nigdy nie ma takiego czegoś jak grupa marzeń i grupa śmierci. Bo co to znaczy grupa śmierci albo grupa marzeń? To wszystko się tak naprawdę zmienia, tak? Nie wiadomo, w jakiej dyspozycji będzie dana drużyna w danym momencie, tak? To nie jest powiedziane, tak? Swego czasu były po prostu chyba mistrzostwa świata w Brazylii. Niemcy grały po prostu z Brazylią i wyobraźcie sobie, grali po prostu w Brazylii na stadionie brazylijskim i takie tęgielanie po prostu spuścili Niemcy w Brazylii, Brazylijczykom, że to był szok, tak, dla wszystkich. Także to nie jest powiedziane wcale, że a przecież tak, no Brazylia to jest bardzo dobry zespół, jeszcze gra u siebie, to tym bardziej była presja, to ci piłkarze po tym meczu, jak przegrali z Niemcami, to płakali, tak, po prostu wjechali im do bramki jak chcieli, tak. Także tutaj bym po prostu nie przesądzał, tak, tego, że coś się po prostu może wydarzyć, jeżeli to jeszcze po prostu nie ma miejsca, tak? Nie ma miejsca. Ja na pewno bym się obawiał, według mnie po prostu najmocniejsze teraz w Europie są dwa państwa. To jest przede wszystkim Włosi,
to są przede wszystkim Włosi, przede wszystkim, znaczy nie Włosi, tylko po prostu Francja i Niemcy, tak? Tych państw ja bym się osobiście po prostu najmocniej obawiał. Francja będzie naprawdę bardzo mocnym zespołem, według mnie to z pewnością wyjdzie z grupy, może po prostu jeszcze dalej pójść. No Niemcy to wiadomo, zawsze po prostu to jest solidna i mocny zespół, więc nie ma tam jakichkolwiek tutaj znaków zapytania. Natomiast na pewno po prostu Francja i po prostu Niemcy to będą po prostu topowe po prostu zespoły. Ja bym nawet typował, że może być finał, jeżeli wcześniej te zespoły się nie spotkają, to według mnie nawet może być finał taki właśnie Francja-Niemcy. Zresztą byłby to piękny finał, tak? Napiszcie w komentarzach, jakie wy macie typy, co wy o tym sądzicie, co myślicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Trzymaj się, na razie, pozdrawiam, cześć.